wielu osób i instytucji, które od lat nas nam pomagają. I tutaj chciałam, żeby Państwo już na pewno zauważyliście, Kama też na to zwróciła uwagę. Tegoroczna edycja odbywa się w niesamowitej przestrzeni Pałacu Wallenberg-Bachalych. A to miejsce było naszym marzeniem, ponieważ całkiem niedaleko znajduje się nasze biuro, czyli Galeria Mieszkania Gioberta. To miejsce było naszym marzeniem od wielu, wielu lat. W tym roku się ziściło i to dzięki wspaniałej współpracy, którą nawiązaliśmy już w zeszłym roku z Uniwersytetem Wrocławskim i z niesamowitą postacią, która w tym czasie zarządza Uniwersytetem Wrocławskim, czyli z rektorem Jesierskim, osobą niezwykle otwartą na nowe pomysły, a przede wszystkim na sztukę współczesną. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania opowieści i o pałacu, i o wystawie, która już prawie gotowa i którą będziecie Państwo mogli zobaczyć po zakończeniu konferencji. Dzień dobry Państwu. Mnie dzisiaj przypadło przypomnieć Państwu to, albo o tym, czym jest survival. Być może część z Państwa wie, że jest to festiwal, jak Karolina wspomniała, który odbywa się do tego już od 16 lat, ale jest festiwalem niezwykłym z kilku powodów, a taką podstawową jego zasadą i tym, co go wyróżnia, jest to, że jest to festiwal o charakterze nomadycznym, czyli odbywa się co roku w zupełnie innym miejscu. Z reguły są to miejsca, ale nie tylko, z reguły są to miejsca zupełnie niedostępne, na przykład pustostany albo miejsca na jakiś czas z różnych powodów wyłączone z użytku, jak ten przepiękny pałac, który od kilku lat stoi pusty, ale też warto przypomnieć, że gościliśmy wielokrotnie w przestrzeniach zupełnie otwartych, takich jak na przykład parki, nawet dworzec główny we Wrocławiu. I mówię o tym dlatego, że to jest niezwykle istotne w kontekście w ogóle sposobu działania survivalu i tego, w jaki sposób dobieramy realizacje artystyczne każdej edycji. Otóż właśnie miejsce i związane z nim konteksty to jest zawsze punkt wyjścia do naszego myślenia o tym, jak powinna być skonstruowana wystawa, jakie wypowiedzi artystyczne powinny złożyć się na tęże wystawę. Od kilku lat praktykujemy także, w zasadzie już od 7, od 8 lat, praktykujemy także takie działanie polegające na tym, że te konteksty staramy się zmieścić w jednym haśle, czasem nawet w słowie, które wyznacza właśnie wątki tematyczne do pracy dla artystów. I w tym roku jest to właśnie kapitał, który wynika z kilku kwestii. Pierwsza, najbardziej oczywista, wiąże się z tym, że to miejsce, ten pałac do 1945 roku był także siedzibą Commerzbanku. Rodzina Wallenberg-Bachale, która zamieszkiwała ten pałac, to była rodzina bankierów. Ale w tej wystawie, w tej edycji survivalu chcemy też podjąć wątki związane z takim kapitałem w architekturze i tym, jak architektura swoistego typu, na przykład pałacowa, zanika, niszczeje, jak ten kapitał w jakiś sposób staje się transparentny i nam umyka. Zupełnie przypadkiem nasza edycja i to hasło zbiegło się także z tym, że w tym roku obchodzimy 150-lecie wydania Kapitału Marksa. Naprawdę nie wiedzieliśmy o tym w momencie, w którym wymyślaliśmy to hasło. Rzeczywiście przede wszystkim wątki tutaj związane z miejscem przede wszystkim wyznaczyły nam te tropy. Kończę już. O, dzień dobry. Kończę już, ale chciałbym jeszcze nadmienić, że ta edycja jest rekordowa, jeżeli chodzi zarówno o ilość zgłoszeń propozycji realizacji artystycznych, bo jak być może Państwo wiecie, survival opiera się w przeważającej części o taki nabór konkursowy. Otrzymaliśmy ponad 500 zgłoszeń z całego świata tak naprawdę, ale rekordowe jest także pod względem wielkości samej wystawy. Zostaliśmy do tego w jakiś sposób zmuszeni, oczywiście w sposób pozytywny, przez rozmach i skalę tego pałacu. Otóż w tej edycji survivalu bierze udział, uwaga, uwaga, łącznie z sekcjami studenckimi, o których za chwilę też będzie mowa, 118 artystów i pokazujemy blisko 100 prac, 100 realizacji artystycznych rozsianych w przestrzeni 4 pięter tego trzyskrzydłowego, przepięknego pałacu. A o samym pałacu opowie Ania. O pałacu tak może bardzo krótko.
króciutko. Jest to pałac klasycystyczny z końca XVIII wieku, zaprojektowany przez Karla Gotharda na Hansa, który szerzej światu jest znany no, m.in. jako autor Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Natomiast jeszcze o samej strukturze wystawy, która jak zwykle składa się z kilku elementów. Jest to, jak co roku, wystawa główna, na którą składają się projekty właśnie nadesłane we wspomnianym przez Michała konkursie otwartym. I są to projekty bardzo różne, jak Państwo zobaczą zresztą za chwilę, gdy przejdziemy się po pałacu. Jest to malarstwo, są to rzeźby, różnego rodzaju obiekty, instalacje artystyczne, ale też parę takich instalacji interaktywnych, realizowanych przez te najmłodsze pokolenia, czyli na przykład instalacje wykorzystujące technologie wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej. Tak jak Michał też wspomniał, mamy w tym roku sekcję studencką, na którą będą się składać prace studentów z Akademii Sztuki w Szczecinie, z naszego wrocławskiego SP oraz Muzeum Kunsthochschule w Kielonie. Co jeszcze? Oprócz tego też w tym roku mamy kilka projektów specjalnych realizowanych przez artystów, których doprosiliśmy do udziału tak naprawdę w tej wystawie i które są projektami nie stricte artystycznymi, ale też na przykład literackimi. Ale to już może więcej o tym Ania. Dzień dobry, Anna Kołodziejczyk, kuratorka generalna Przeglądu. Tak jak powiedział Michał, Ania, tegoroczny poziom prac konkursowych był wybitnie dobry. Mieliśmy wielkie problemy z tym, żeby nawet ograniczyć w pewnym sensie ilość wybieranych prac z uwagi na pojemność też tej przestrzeni. Chcę to wyakcentować bardzo mocno. Ale też stałą naszą tradycją jest to, żeby w ramach takiej decyzji kuratorskiej, mówiąc kolokwialnie, dobierać jeszcze projekty artystów, o których to projektach wiemy, że będą znakomicie pasowały do tego dodanej edycji. Prace, które zostały zrealizowane już wcześniej, wówczas one tutaj nabierają swojego nowego kontekstu i dostają nowego życia. I kilka takich zespołów prac chciałabym wymienić, powiedzieć o Łukaszu Stokłosie, malarzu, laureacie konkursu Geperta, który się tutaj odbywa w Wrocławiu, który w dawnym gabinecie Wallenberga będzie miał pokaz swojego malarstwa. Ania wspomniała o Jacku Demelu, to też jest w zasadzie ewenement. Nigdy nie gościliśmy poza nocą literatury słynną podczas edycji 12 farmacji projektu literackiego, a Jacek Demel, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, młodego czy też średniego pokolenia, przygotował dla nas specjalnie tekst literacki o przewrotnym tytule Pałac, instrukcja do składania. Ania wspomniała o projektach zewnętrznych. Nie ma z nami Darka Wodczuka, pracownika Szczecińskiej Akademii Sztuk Pięknych, który prowadzi dane mieszkania komunalne tutaj na terenie pałacu, projekt studencki właśnie szczeciński. I chciałabym jeszcze na koniec polecić bardzo, bo to też wyjątkowa dla nas okoliczność, projekt autorstwa profesora Klimczaka, Andrzeja Klimczaka Dobrzanieckiego, jednego z najbardziej znanych i najwybitniejszych wrocławskich, chciałoby się wręcz powiedzieć, polskich malarzy, który, co było dla nas zdumiewające i takie nobilitujące, zgłosił swoją pracę do konkursu. Będzie to praca o historii Wrocławia, o historii tych słynnych przemian, zapoczątkowanych w tak zwanym roku zero tutaj we Wrocławiu, czyli w 1945 roku. Praca nie malarska, bardziej konceptualna, także szczególnie Państwu polecam również tę pracę. Profesor w dniu, ten Michał podpowiada, to ważna informacja, w dniu, kiedy będziemy otwierać przegląd sztuki Surwiwa w piątek, będzie również odchodził swój benefic, w zasadzie kończy swoją współpracę wieloletnią z Akademią Sztuk Pięknych na stanowisku profesora Akademii Sztuk Pięknych, także tutaj będziemy też gościć go w tym szczególnym dniu. Dziękuję bardzo. Dobry pan też. Ja opowiem troszkę o działaniach sceny dźwiękowej, której działania co roku jakby skupiamy się na tym, co się dzieje pomiędzy muzyką, sztuką dźwięku, a badaniami nad dźwiękiem, czyli po angielskim dysku nazywanym Kierkegaardem Sound Studies. W tym roku temat właśnie Sound Studies będzie jakby dalszy leży w głównym polu zainteresowań artystów, których zaprosiliśmy. Bierze się to głównie z zainteresowania tego, co słyszymy, co słychać w ramach systemów KKP,
kształtowych i struktur społecznych, które te systemy wyruszają, generują. I jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego, co przy okazji tych systemów się tworzy. Kiedy jest to narracja w ramach muzyki, która się pojawiła prawie 100 lat temu, w tym momencie, w którym kapitał mamy, co był wtedy definiowany, również pojęcie polityki słuchania jakby się pojawiło w elaboracji Teodora. Jakby do tej pory w historii sztuki dźwięku jakby to działania artystyczne wskazywały na pewne kilka próbunki i sposoby interpretacji. No myślę, że w tej chwili role się troszkę odwracają, no i to sposób badania dźwięku to troszkę podpowiada artystom, w jaki sposób można dalej dążyć temat związków działań społecznych, dźwięku i aktywności artystycznej. Dobiliśmy Państwu do spadków numer Glissanda, który w całości jest poświęcony sztuce dźwięku, jakby analizie tych związków. W numerze tym jest przedstawianych paru artystów, którzy też w tym roku na scenie dźwiękowej się pojawią. Przygotowaliśmy też panel dyskusyjny wspólny z Glissandem, gdzie poza tym, że nowy numer Glissanda będzie promowany, to też chcemy pochylić się bardziej nad właśnie kontekstami kapitałowymi i finansowymi, ale też tym, w jaki sposób systemy kapitałowe obrólują formami inwigilacji, ciągłego nadzoru, ciągłego monitoringu i pewnej formy przemocy. Tak? Myślę, że do tej pory w działaniach sceny dźwiękowej nie było tak bardzo poważnej podobnej edycji. Ale myślę, że te prace, wsłuchanie się w ich efekty może przynieść jakieś nowe, ciekawe wnioski. Szczegóły opinii sesji prac są w materiałach prasowych. Dzisiaj będziemy mogli Państwu pokazać dwie prace. Dzień dobry, Iwona Dorota Ligos. Ja jestem kuratorem takiego małego projektu, który jest pokazywany w ramach Survivalu. Jest to projekt, do którego zaprosiłam niemieckich artystów. Najpierw Michał i organizatorzy zapytali mnie, czy miałabym pomysł, kogo z Niemiec można byłoby zaprosić tutaj do Wrocławia, żeby wziął udział w takim projekcie o takim tytule. I ten tytuł bardzo mnie zainspirował do szukania artystów, którzy w swojej twórczości już zajmują się tematami politycznymi i społecznymi, gdyż z tym wiąże się dla mnie pojęcie kapitału. Zaprosiłam kilku artystów, którzy pracują w bardzo różnych mediach, w różny sposób komentują to, czym jest kapitał, który jest bardzo pojęciem złożonym. Myślę, że wszyscy po oglądnięciu tej wystawy będziemy mogli odkryć, jak dużą siłę rażenia ma to, ten temat na artystów, jak różnorodne są te prace. W ramach także tego myślenia o takim połączeniu kapitału polskiego z niemieckim też pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić współpracę między studentami wrocławskimi a studentami tezu Hochschule w Kilonii. Ja poprzednio pracowałam w Kilonii, stąd też moja dobra znajomość tego, w jaki sposób są uczelni i pracują tam młodzi studenci. To może tyle, to chyba wystarczy. Dzień dobry, ja nazywam się Ewa Pruta, nie będę się jakoś szczególnie przedstawiać, bo wszyscy się znamy. Dzisiaj w trochę innej roli. W tym roku do Survivalu, z czego bardzo się cieszę, została zaproszona również Muzeum Miejskie Wrocławia, w końcu. Myślę, że wynik takiego ruchu, no to jest oczywiście fakt, że mamy pałace na Sąsiedzku,
Pałac Królewski, Pałac Wannenberg Pachany. Ja muszę zacząć od spacerów, które będą jakby prowadzone pod patronatem Muzeum Miejskiego Wrocławia. To są dwa spacery po rezydencjach, dawnych rezydencjach naszego miasta. Dlatego, że my bardzo często myślimy o Wrocławiu jako takim produkcie turystycznym, który się gdzieś zamyka, rynek Ostrów Tulski, Hala Stulecia, a w ogóle nie ma takiego myślenia o mieście jako o ośrodku wielkich, wspaniałych rezydencji, to zarówno arystokratycznych, jak też tak zwanej nowej arystokracji. Tutaj postaramy się to zmienić w kontekście tego hasła kapitał. Jedno oprowadzanie będzie po Pałacu Wannenberg-Pachany i Pałacu Królewskim, na drugie po jeszcze innych rezydencjach tutaj w okolicy. Tu zachęcam Państwa do prześledzenia tego programu, tam jest to wszystko ładnie opisane. Dodatkowo mam też zaszczyt być koordynatorem czy opiekunem działań towarzyszących. No i tu szczególnie zachęcam do udziału w dwóch debatach. O jednej, debat będzie więcej, ale o jednej mój przedmówca już dość wyczerpująco powiedział. Natomiast te debaty, o których ja chciałabym powiedzieć, jedna z nich to jest debata poświęcona kolekcjonowaniu sztuki. I tutaj myślę, że udało nam się zgromadzić dość ciekawy zespół gości, dlatego że będą oni reprezentować różne galerie. Galerie o różnym profilu, działające na niby tym samym polu, ale trochę inaczej. To będzie galeria Mija z Wrocławia, będzie galeria Propaganda z Warszawy, przedstawiciel galerii Propaganda, która zajmuje się tą sztuką najnowszą, i Grupa Galerii, bardzo ciekawy przykład galerii, która chce stworzyć w mieście stałą przestrzeń wystawienniczą. To będzie właściwie taki fenomen chyba we Wrocławiu, bo do tej pory takiej galerii nie mamy. Natomiast druga debata będzie traktować o sztuce w przestrzeni miejskiej. Na pewno Państwo zauważyli, że teraz chyba żaden projekt miejski nie może się odbyć bez jakiegoś elementu działań artystycznych. I postaramy się odpowiedzieć na takie pytanie, czy to ma sens ekonomiczny, jak to wpływa na ekonomię, a też jak to wpływa na mieszkańców i czy rzeczywiście warto, czy może jest to po prostu chwilowa moda. Dzień dobry. Moje nazwisko Piotr Natan, w tym wypadku profesor Piotr Natan. Und meine Studierenden haben gar nichts verstanden, deswegen fange ich jetzt zuerst Deutsch. Dzień dobry. Moje nazwisko Piotr Natan, profesor Natan w tym wypadku. Ja właśnie powiedziałem najpierw po niemiecku, właśnie chyba nawet celowo, bo tutaj są studenci moi, którzy nie zrozumieli nic z tego, dlatego chciałem ich w jakimś sensie powitać. To może przyjdźcie tutaj, tam są niektórzy, żebyście Państwo zobaczyli twarze trochę. Jeden, komm nach vorne. Eigentlich geht es um die Künstler, beziehungsweise in diesem Fall. W tym fale Kunststudenten. Właściwie chodzi tutaj o nich, nie o mnie. Gregory, komm zu bitte nach vorne. To jest grupa, część pracowni naszej. Jesteśmy około 30 osób, bardzo z różnych części świata. Nawet mamy tutaj Kolumbię i tak dalej. Ameryka Południowa jest bardzo liczna w naszym klasie, też jest Japonia, też jest no, bardzo taka fajna międzynarodowa grupa. Jesteśmy na górze i zapraszamy. Oni też będą w tych pomieszczeniach, gdzie są ich prace. Są naprawdę bardzo dobre. Naprawdę jestem bardzo dumny z nich i oni chyba też z siebie. Dziękuję. Także studentom, również gościom z zagranicy.
sztuki. Będziemy również mieli seanse filmowe, które będą realizowane we współpracy z kinem Nowe Horyzonty. I jeszcze mnóstwo innych atrakcji, także koniecznie należy być na Sorbiwalu. Ale także mamy w sumie tutaj taką prośbę do Państwa, do dziennikarzy, ponieważ oczywiście udało nam się zdobyć, wyprodukować festiwal, aczkolwiek już nie udaje nam się produkować katalogu, więc tutaj będziemy zakładali akcję crowdfundingową, o której może powie więcej Karolina Bieg. Ja mam takie wrażenie, że na mieście we Wrocławiu zaczynam być rozpoznawana jako wielki żebrak, ale mi to nie przeszkadza. Proszę Państwa, okazuje się, że ten pałac jest ogromny. Udało nam się zgromadzić tak wielu wspaniałych artystów i jeszcze więcej wspaniałych prac. Ale to niesie ze sobą pewne konsekwencje. Udało nam się pozyskać wsparcie finansowe od wielu wspaniałych instytucji, od wielu firm. Ale to pozwoliło właśnie, tak jak Kama słusznie zauważyła, na sfinansowanie wystawy, którą będziecie Państwo mogli zobaczyć. Tradycją Sorbiwalu jest również wydanie zawsze pięknego i świetnie zaprojektowanego katalogu. W tym roku, jak i myślę, że w latach ubiegłych, tych pieniędzy na razie jeszcze nam nie starczyło na katalog. Natomiast dzisiaj odpalamy akcję crowdfundingową pod hasłem Wspólny Kapitał, ponieważ uważamy, że Sorbiwal w mieście to jest nasz wspólny kapitał. Zapraszamy wszystkich do współtworzenia katalogu, współtworzenia Sorbiwalu. Mamy zarejestrowaną zbiórkę publiczną, bo każdy będzie mógł dorzucić swój mały grosik do stworzenia katalogu dokumentującego nie tylko wystawę, ale także to wspaniałe miejsce, które, jak Państwo wiecie, jest wystawiane w tej chwili na sprzedaż. Możliwe, że całkiem niedługo nabierze zupełnie innej formy, ale też jego przeznaczenie ulegnie zmianie. Także bardzo Państwa proszę o również nagłośnienie naszej akcji Wspólny Kapitał. I jeszcze chyba ostatnie słowo, Michał. Także wszystko mieści się w hasle kapitału. Ja na koniec jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować właśnie dwóm instytucjom. Jednej już otwartej, czyli Oppenheimowi, i drugiej, która za chwilę ma się otworzyć, za parę miesięcy, czyli wspomniana już tutaj Grupa Galerii, za wypożyczenie nam dwóch prac, które będą stanowić część tej ekspozycji. O jednej być może Państwo już słyszeli, bo w tym roku ekspozycję dopełnia praca Tadeusza Kantora, która zostanie zaprezentowana tutaj obok sekcji malarskiej. Druga może na razie nie pozostanie tajemnicą, ale serdecznie bardzo dziękuję za ten gest. Zatem, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Być może Państwo mogą też pytać. I za moment zaprosimy na taki spacer kuratorski po ekspozycji, gdzie będzie można zobaczyć część prac, które będą prezentowane podczas przemówienia.